Siema widzowie, z tej strony Jasi Zombiaczek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem mam dzisiaj dla was odcinek, moi drodzy, z mojego stanowiska, na którym po prostu gram. Trochę się zmieniło do ostatniego odcinka, także mam nadzieję, że tutaj ocenicie w komentarzu, jak to po prostu wygląda, czy mógłbym coś zmienić. Jeśli mógłbym coś zmienić, to możecie mi zaproponować, bo ja, szczerze mówiąc, lubię zmiany w moim stanowisku, bo nie lubię takiej, wiecie, jedności, że z kilka lat mam to same stanowisko, bo mnie to po prostu nudzi. Także chciałem was poprosić, abyście tutaj zostawili subskrypcję, łapkę w górę wraz z dzwoneczkiem. Jeśli to zrobiliście, to zajebiście. Osoba, która wygrała konkurs z poprzedniego odcinka, jest w przypiętym komentarzu screen właśnie do tej osoby. Także co? Trzymajcie się, życzę miłego oglądania. Na razie i yo, pamiętajcie, żeby zostawić lajka, suba i dzwona. Nara! Widzę po tym cringe'owym przywitaniu, witam was w moim pokoju. Nie będę jakoś zanudzał. Tutaj widzowie, jest piękny fotel z Genesis, warty jakieś kilo ziemniaków. Nie no, żartuję, oczywiście Genesis ma zajebisty fotel, powiem szczerze, że jestem zadowolony z tego fotela, bo ja kurde waży ponad 100 kilo. I wiecie, jak kopnę tak o ten fotel z laćka, to on, wiecie, stoi w miejscu i trzyma moją grubą dupę. Jest zajebiście, nie? Także jak ktoś jest gruby, tak jak ja, albo dużo waży i ma mięśnie, też tak jak ja, no to taki fotel bardzo polecam. Genesis, bo jest naprawdę ten fotel mega, mega kozacki. Przede wszystkim wygodny, naprawdę, on jest naprawdę wygodny. Tam widzowie jakieś picie streamera, minecraftera, zawodowego gracza. Tu widzowie mamy elegancką klawiaturę. W ogóle ta klawiatura, patrzcie to jakie ona ma takie cienkie te kapy. Widzicie, ma takie cienkie i to jest mega, mega fajne, mi się to mega podoba. W ogóle to zajebiście świeci RGB podświetlanie, także podświetlane, także jest kozak. Mój mikrofon Genesis Radium 400. Ten mikrofon mam w sumie od niedawna, jakieś 2 miesiące, bo albo nawet nie, miesiąc może mam ten mikrofon, bo poprzedni niestety się rozwalił, spadł na ziemię i membrana mu pękła. To z mojej winy było i po prostu jak ja coś mówiłem, to były straszne przestery, no bo no było tam w środku coś po prostu popsute. Prawdopodobnie ta membrana, o której wspomniałem przed chwilą. Tu mamy, moi drodzy, moją myszkę. Genesis Xenon 800. Jest to mega ultra lekka myszka, także jakby ktoś szukał lekkiej myszki, to polecam Genesis, bo naprawdę mam tę myszkę już chyba ponad rok i a naprawdę nadal cały czas fajnie działa. Pozwólcie, że sobie usiądę. Tu, moi drodzy, mamy, wiecie co, wywalę ten mój mikrofon do góry. Tu mamy, moi drodzy, mój monitor MSI-a. Tutaj drugi LG. Tutaj w ogóle jest trochę brzydka taka rzecz, bo tu była naklejka z płyty Young Multiego. Kiedyś miałem płytę Young Multiego, w sumie nadal ją mam w aucie, ją po prostu włożyć, czasami coś tam wleci na głośnik. Ale chciałem to zerwać, żeby tutaj właśnie był taki czarny, ładny, taki no podstawka była czarna, ładna i kurde, nie dało się tego zerwać, bo ta naklejka ma tak mocny klej, że tego się nie da zerwać. No i tak po prostu zostawiłem już jakiś czas temu, ale Young Multi, jakbyś oglądał ten odcinek, to możesz wysłać do mnie swoją płytę najnowszą, to z chęcią przesłucham i zrobię jakieś promo, wiesz, Multi, o co chodzi, ja tu poważny youtuber jestem i raper niedługo też, bo coś nawinę. Tutaj widzowie, tam z tyłu widzicie taki pasek LED, on jest podświetlany, ale w sumie mógłbym go włączyć nawet, patrzcie, włączę sobie go pilotem, o i tu sobie kolory mogę zmieniać i takie inne rzeczy, także tak to po prostu wygląda. Tutaj też mam pasek LED swoją drogą, tak dookoła biurka, jest to podświetlane, w nocy mogę to włączyć, w sumie zgaszę światło i wam potem pokażę, jak to po prostu świeci. Tu jest, moi drodzy, mój komputer, taki o fajny, obudowa z Genesis, Genesis sponsor mojego sprzętu, także polecam bardzo serdecznie Genesis, link w opisie. Tutaj się elegancko wiatraczek kręci, tutaj ramy są podświetlane, tylko jeden ram widać, bo drugi jest zasłonięty przez ten ogromny wiatrak. Tak prezentuje się, akurat mam teraz zielony kolor włączony. No tutaj mam, wiecie, widzę jakieś, widzowie, po prostu jakieś kartoniki, które bardzo lubię magazynować, jestem mega fanem kartoników. Po procesorze, tu jakieś po telefonie, tutaj po myszce, po procesorze, tu po kolejnym telefonie, tu po tym, nie wiem jak to się nazywa, no to jest adapter do internetu. Tak chyba to się po prostu nazywa, adapter na USB do internetu. Portfel, taki o fajny skórzany, kluczyki od Porsche. Także no, dorobiłem się Porsche, widzowie, tutaj sprzęt komputerowy jakiś, tutaj widzowie grzejnik kozacki, tam widzicie hantle, tutaj szalik najlepszego klubu na świecie, czyli SSC Napoli, tu jakieś poduszki, tutaj taka lampa, gdybym potrzebował trochę światła, ale póki co jej nie używam, bo nie streamuję z kamerką, może kiedyś będzie streamek z kamerką. Tu się ładują, widzowie, moje słuchawki eleganckie z Genesis bezprzewodowe. Pewnie zapytacie, dlaczego to jest plaster, a dlatego, że słuchawki nie mają chowanego mikrofonu, a ja bardzo nie lubię, jak mi mikrofon lata obok twarzy i to sobie po prostu zakleiłem. W sumie to nie jest plaster, to jest akurat taśma taka, to jest taka taśma przemysłowa, no i zakleiłem sobie tą taśmą, bo ona jest dosyć mocna, żeby to nie leciało. Tutaj moja ładowarka szybko ładująca, no i co, tak to się, widzowie, prezentuje wszystko i myślę, że jest spoko. Kilka osób pytało, z dwie albo trzy,
jak to moje stanowisko po prostu wygląda. No i stwierdziłem, że nagram, bo w sumie teraz i tak nic nie nagrywam, bo się uczę do matury. No i skupiam się trochę na nauce, bo 2 tygodnie mi zostały, więc jak widzowie po maturze wlecą, będą leciały streamy 2 razy dziennie, jakieś pewnie dłuższe będziemy robili streamy, póki jeszcze do pracy nie pójdę, bo będę czekał za wynikami do matury. Jak przyjdą wyniki z matury i będą one dobre, no to wtedy pomyślę może na jakichś studiach, chyba że nie zdam, no to wtedy będzie przypał i będzie trzeba się uczyć do poprawki. Ale mam nadzieję, że zdam, że uda się to jakoś zdać w miarę sensownie. No i co, a jak nie zdam, to bez załamki się poprawi i tyle. Także tutaj mam jeszcze widzowie takie kozackie puzzle ułożone i zawieszone na ścianie, mega fajnie to wygląda. No i tak to po prostu wygląda. Zaraz Wam pokażę, jak to stanowisko z podświetleniem wygląda przy zgaszonym świetle. Widzowie, tak mniej więcej się to prezentuje tutaj przy zgaszonym świetle. No myślę, że to bardzo ładnie wygląda. Kolory sobie mogę zmienić. Zrobię tutaj, wiecie, widzę jakiś taki ficip, żeby po prostu pasowało to wszystko w jednym kolorze. Damy sobie może wszystko na zielony. Czekajcie, gdzie tu mam zielony kolor? Kurde. Czekajcie, to włączę. Dobra, tu mamy zielony. I to też, co widzę, wszystko walniemy na zielony kolor. O, i patrzcie, to taki zielony kolor jest, kozacki. O, chyba nie widać tego za bardzo, że to jest takie zielone. No, ale tu widzicie, tutaj trochę na obudowie jest inny ten zielony. To jest taki chyba bardziej turkusowy w sumie. Dziewczyną jestem, więc na kolorach się nie znam. No, ale tak to się prezentuje po prostu przy pełnym podświetleniu i naprawdę w nocy czasami sobie zapalam te LEDy i wygląda to, widzę, po prostu kosmicznie. A tutaj zauważyłem, widzowie, że chyba 3 LEDy się popsuły. Patrzcie to, 3 LEDy się popsuły i te 3 LEDy świecą, kurde, na niebiesko. Nie wiem, o co tutaj chodzi. No, dosyć ciekawa rzecz. No dobra, tak to po prostu wygląda, więc tak sobie po prostu to skonstruowałem i bardzo mi się to podoba. Tu mam jeszcze podkładeczkę podświetlaną, nie wiem czy wspomniałem o niej, może też to zapalimy tutaj zielony kolor. O nie, teraz wyłączyłem. Halo, zielony kolor. O, no to teraz jeszcze z podkładką, taki wiecie widzowie, green kolor tutaj elegancki wleciał na rejon i tak to po prostu się widzę prezentuje. Także co, dzięki za oglądanie, zostawcie suba, lajka i dzwona. Kto tego nie zrobi, to jest Steve'em, a kto zrobi, jest Koksem i będzie po prostu zajebiście. Także elo, siemandero i nara!